Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, objawiłeś je prostaczką. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja was pokrzepię. Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Oto słowo Pańskie. Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, albowiem jarzmo moje jest słodkie, a moje brzemię lekkie. Jarzmo zostało włożone na księdza Infuata 14 czerwca 1953 roku. Zostało na niego włożone jarzmo. I w tym, co mówię, nie ma żadnej jakiejś przenośni czy poezji. W dawnym obrzędzie święceń kapłańskich po nałożeniu rąk na głowę i po modlitwie konsekracyjnej, kiedy się zaczynały obrzędy wyjaśniające sakrament kapłaństwa, to pierwszym znakiem było to, że biskup sam nowemu księdzu, neoprezbiterowi, nakładał stułę na ramiona i krzyżował mu ją na piersiach. Inaczej niż to jest dzisiaj w obrzędzie święceń, że podchodzi jakiś kolega i pomaga się ubrać neoprezbiterowi po kapłańsku. Nie. To była funkcja biskupa. Biskup neoprezbiterowi nakładał stułę na dwa ramiona i krzyżował na piersiach i mówił: bierz jarzmo Pana. Oczywiście mówił po łacinie: accipe jugum domini. Weź jarzmo Pana. Jarzmo bowiem jego jest wdzięczne, a ciężar lekki. Mało kto dzisiaj o tym pamięta, ale stuła, jaką zakładają kapłani na siebie, jest znakiem jarzma Pańskiego. I w ten sposób była objaśniana przez wieki, że jest jarzmem. I dlatego prezbiterzy krzyżowali stułę na piersiach, biskupi nie, ale biskupi tylko i wyłącznie dlatego nie, że biskup nosi jeszcze krzyż pektoralny. I w przypadku biskupa tym jarzmem przede wszystkim jest krzyż, który zakłada. Natomiast ksiądz, kapłan, prezbiter krzyżował stułę na piersiach na znak, że przyjął na siebie jarzmo Chrystusowe. Więc tak, to jest prawda. 14 czerwca 1953 roku
na księdza infuata zostało włożone jarzmo. Jarzmo Pana. Czy to było jarzmo słodkie? I czy to było lekkie brzemię? Poprosiłem dzisiaj, żeby mi przyniesiono teczkę personalną księdza infuata. Pęka od nominacji do pracy. Więc tak, wikariuszem był w 5 parafiach. Potem, jak dobrze wiecie, 33 lata był proboszczem tutaj. Parafii, która liczyła 100 tysięcy ludzi. Z tej parafii urodził się cały dekanat. Kolejne parafie tego dekanatu rodziły się z tej parafii i za każdym razem ksiądz infuat nie był ojcem chrzestnym, tylko był ojcem faktycznym. Tak? Każdej z tych nowych parafii, stawiając w każdej z tych nowych parafii kaplicę, żeby nowa wspólnota od czego miała zacząć swoje funkcjonowanie. Ale oprócz, no i oczywiście jak ten dekanat powstał, no to był też dziekanem tego dekanatu. Ciągle przedłużanym i przedłużanym i przedłużanym dziekanem. Ale oprócz tego, ja wam to przeczytam, bo to może nie wszyscy wiedzą, że razem z pracą duszpasterską łączył studia. Studia doktoranckie, nie tylko magisterskie. I był szefem wydziału katechetycznego i wizytatorem. Był duszpasterzem akademickim, najpierw przy katedrze, ale potem diecezjalnym duszpasterzem akademickim. Był administratorem domu księży emerytów. Był referentem od spraw budownictwa sakralnego. Ta komisja potem przyjęła taką bardzo ładną nazwę Komisji Artystyczno-Budowlanej. Także jeszcze ksiądz infuat musiał się znać nie tylko na budownictwie, ale na sztuce. Tak? Był duszpasterzem rodzin dekanalnym, potem był diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy. No i był przez całe lata dyrektorem administracyjnym Instytutu Teologicznego, który działał tutaj na Retkini. Księże i fułacie, to wszystko było takie lekkie. Znalazłem dowód na to, że było lekkie. Dowód ma datę 25 września 2007. 2007 rok to jest, jak może wiecie, rok przejścia księdza infuata na emeryturę. No i co się stało w tym roku 2007? Księża dekanatu Łódź-Retkinia napisali do księdza arcybiskupa Ziółka list następujący. Zwracamy się do księdza arcybiskupa z uprzejmą prośbą o powierzenie posługi dekanalnego ojca duchownego księdzu infuatowi Janowi Sobczakowi. Prośbę swą motywujemy tym, że ksiądz Jan Sobczak jako wieloletni dziekan naszego dekanatu cieszył się zaufaniem księży. Miał do nich ojcowski stosunek i dobrze pełnił rolę lidera kapłańskiej wspólnoty dekanalnej. Obecnie jako emeryt mógłby więcej czasu poświęcić na relacje duchowe z kapłanami. Stąd wydaje nam się, że byłoby dobrze, aby miał konkretną pozycję w naszym dekanacie. Konkretną pozycję, czy tutaj konkretną robotę. Tak. I pełnił tę konkretną robotę jako emeryt jeszcze 6 lat. Tak jakby po prostu nie mógł sobie wreszcie odpocząć.
Tak postępują ludzie, dla których jarzmo kapłaństwa jest lekkie i słodkie. No i trudno nie postawić takiego pytania, jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że jarzmo się nam kojarzy z trudem, z pracą ciężką. Nie? Jarzmo się zakłada zwierzętom pociągowym, tak, na szyję, żeby wykonywały bardzo ciężką fizyczną pracę. Więc jak to jest, że jarzmo może być lekkie? Takie pytanie warto postawić, bo jak czytamy Dzieje Apostolskie, w 15 rozdziale jest taki moment, kiedy na pierwszym soborze w Dziejach Kościoła występuje święty Piotr i święty Piotr mówi do swoich współbraci tak: dlaczego chcecie nakładać na tych naszych braci, chrześcijan, którzy przyszli z pogaństwa, dlaczego chcecie na nich nakładać jarzmo, którego nie mieliśmy ochoty dźwigać ani my, ani nasi ojcowie? To jest wstrząsający tekst świętego Piotra, który mówi, że wiara może się stać jarzmem, którego nie ma ochoty człowiek dźwigać. Piotr mówi, ani my, ani nasi ojcowie. Więc może być tak, że kapłaństwo staje się dla kogoś jarzmem, którego już nie ma ochoty dźwigać, które się staje ciężkie i gorzkie. Kiedy się takim nie staje? Pan Jezus nam odpowiada w Ewangelii. Jeśli chcemy wziąć Jego jarzmo i chcemy doświadczyć tego, że jest słodkie i lekkie, to musimy się zapatrzeć w Jego serce. Uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem. Jeżeli to jarzmo bierzesz sercem, to ono jest słodkie i lekkie. To znaczy, jeśli kochasz. Jarzmo jest ciężkie, nie do uniesienia, kiedy to, co wybrałem, to, co pozwoliłem sobie włożyć na szyję, przestaje być wyborem serca, a zostaje zredukowane tylko i wyłącznie do prawa, do przepisu. I o takiej wierze mówił święty Piotr w tej mowie w 15 rozdziale Dziejów Apostolskich. Jeśli się wiarę zredukuje tylko do prawa, to ona jest jarzmem nie do uniesienia. Ale jeśli wiara jest doświadczeniem miłości do osoby, do Pana Boga, do braci, nie? To niesiesz to jarzmo z radością i wydaje ci się, że jest bardzo lekkie i słodkie. Jest tylko jeden klucz do tego, żeby kapłaństwo było jarzmem lekkim i słodkim. Trzeba kochać wszystko, co się w kapłaństwie robi. Jak przestajesz to kochać, jest nie do uniesienia. Tak jest chyba w każdym życiu, nie? Nie tylko w życiu kapłańskim. Tak jest w każdym powołaniu, na każdej drodze życia. Tak jest w ogóle w doświadczeniu wiary. Jak jestem zakochany w Eucharystii, przyjście na nią nie jest nigdy dla mnie trudem. Jak jestem zakochany w Słowie Boga, to otwarcie go nawet, nie wiem, po 11 w nocy
nie jest dla mnie trudem, bo nawet jak jest trudem, to i tak słodkim. Nie? Jeśli bycie we wspólnocie Kościoła wynika z tego, że was kocham, to bycie razem nie jest żadnym trudem, nie jest ciężkie. Nie? Jeśli kocham spowiadać, mogę siedzieć w konfesjonale godzinami. Jeśli kocham ludzi, którzy stają w prawdzie, w Duchu Świętym, wyznają swoje grzechy w całej swej pokorze. Jeśli ich kocham, nic mnie nie wyrwie z tego konfesjonału. Ale mówię, tak jest w każdym życiu. Jeśli kochasz, to jarzmo jest słodkie i lekkie. Tu na tym liście księży do arcybiskupa Ziółka jest tak ładnie napisane: ksiądz Infuan Jan Sobczak wyraża zgodę. Nie? Wyraża zgodę. Myślę, że księża mieli wtedy wielkie wyczucie, że mają wśród siebie kogoś, kto ich kocha. Kocha głoszenie słowa. Kocha prowadzenie innych duchowo. A jeśli tak, no to właśnie nie wahali się założyć mu na szyję jeszcze jedno jarzmo, którego wcześniej nie dźwigał. Księże Infuacie, bardzo ci dziękujemy za to świadectwo zakochanego kapłana. Nie potrafię tego lepiej powiedzieć. Bardzo dziękujemy za świadectwo zakochanego kapłana. Amen.